od 7 lat się do tej fety szykowaliśmy. 7 lat musieliśmy czekać, aby Lech Poznań zdobył Mistrzostwo Polski. Cieszymy się niezmiernie, że w końcu się to udało. Cieszymy się, że w końcu będzie nam dane świętować tutaj w naszym Poznaniu tak zaszczytny tytuł, jakim jest tytuł Mistrza Polski. I nie ukrywamy, że liczymy, że w przyszłym roku również będziemy świętowali ten sam tytuł. Mam nadzieję, że dołożymy do tego również fetę z okazji zdobycia Pucharu Polski. To, co stało się w tym roku, bardzo przypomina nam sytuację z 2010 roku, gdzie również remis Krakowi w przedostatniej kolejce zapewnił Lechowi pierwsze miejsce w lidze. Wtedy też bohaterem był Job, jak również na meczu w Gliwicach. Wtedy też ostatni mecz graliśmy z Zagłębiem Lubin i wtedy też losy tak naprawdę Mistrzostwa Polski ważyły się na Górnym Śląsku. Więc tu widzimy te podobieństwa. Powiem tak, liczyliśmy na to zwycięstwo, jednak powiem szczerze, że wiele kibiców chciałoby przeżyć te emocje na stadionie, jednakże gdyby cały czas losy mistrzostwa ważyły się do ostatniej kolejki, do ostatniego meczu, ostatnich minut meczu, na pewno wszyscy byliby szczęśliwi. Nie daj Boże, co by się stało, gdyby akurat Lechowi się tego zwycięstwa nie udało zdobyć. Cieszmy się, że jest to mistrzostwo, bawmy się jutro z okazji właśnie tego zdobycia tego upragnionego tytułu, no i mam nadzieję, że jak już mówiłem wcześniej, że będziemy mogli co roku to świętować. Pytanie, czy będzie bezpieczne w tym roku, czy kibice będą godnie się zachowywać, świętując zdobycie mistrzostwa? Nie jesteśmy w stanie ręczyć za każdego kibica. Z tego, co pamiętamy, poprzednie fety nie było naprawdę jakichś takich dużych ekscesów. Pamiętamy 2010 rok uszkodzonej Prozerpiny, aczkolwiek potem no, kibice się bardzo mocno sprawdzili i szybko nie tylko Prozerpina, ale wszystkie mnóstwo rzeczy było i wyremontowanych, i wyczyszczonych na starym rynku. W ubiegłym, ostatnia feta 2015 roku również to nie była aż tak efektowna feta, ponieważ zdaje się, że było przeniesione i rozgrywaliśmy to wszystko. Feta miała miejsce na placu Mickiewicza. W tym roku, no cóż, tak naprawdę nie ma stosownego miejsca, gdzie to zrobić. Jesteśmy na targach, mam nadzieję, że targi sprostają organizacji tego wydarzenia. Wiemy, że mnóstwo osób będzie się to pojawiało. Będzie na pewno bezpieczny, będzie na pewno przyjemniej niż na wielkim grillowaniu, bo z tym grillowaniem zawsze są kłopoty, z tego co pamiętamy. A na fetach mistrzowskich Lecha Poznań jest na pewno fajnie, bezpiecznie. Na pewno będzie bardzo głośno, na pewno będzie całe miasto się bawiło i tak naprawdę nie tylko całe miasto, ale cała Wielkopolska. Ja zachęcam wszystkich kibiców, żeby byli się z nami, żeby przyszli na stadion, żeby przyszli na przejazd, na trasę przejazdu autokaru, bo pewnie taki się pojawi, pewnie będzie można to zrobić. No i przede wszystkim zachęcam na przyjść na kolejny mecz Lecha Poznań już w nowym sezonie. Z tego co wiem, to już najbliższym meczem jest mecz o Super Puchar z Lechową Częstochowa. No i gorące kibicowanie, by być cały czas tym 12 zawodnikiem, by wspierać kolejorza od pierwszego do ostatniego meczu, aż do upragnionego zwycięstwa.